Muzeum Warszawskiej Pragi będą tworzyć 3 kamienice wraz z oficyną i nowo wybudowany budynek. Na razie najlepiej przejść między nimi zabytkowymi piwnicami. Część instalacji grzewczych już przygotowana jest do położenia podłóg. Na poddaszu na podłączenie czeka wentylacja. Prace w obiektach przyszłego muzeum są w różnym stopniu zaawansowane. Całość gotowa ma być w przyszłym roku. Pod stolina czule. W 750 miejscach Polski, w tym oczywiście w Warszawie w Ogrodzie Saskim, odbyło się Narodowe Czytanie. Patrz, jak wstydem cały płonę za studenckie przewinienia. Ni tytułu, ni imienia Wacław dalej nie zachowa. Bo te były... Trafiliśmy na rozmowę pod stoliny z Wacławem, oczywiście z zemsty. W tym roku, w 220 urodziny Aleksandra Fredry, autora Zemsty, Ślubów Panieńskich czy Pana Jewelskiego, do czytania i słuchania stawiły się tłumy. I wszyscy artyści, dziennikarze, sportowcy oraz słuchacze bawili się wspaniale. W przyszłym roku czytamy Sienkiewicza. W Centrum Nauki Kopernik trzeci już festiwal Przemiany. Wśród wielu wystaw, wykładów i warsztatów nas zainteresowały najnowsze metody produkcji, takie jak drukowanie 3D, czyli trójwymiarowe. Ta bransoletka powstała przed chwilą. Nowe metody produkcji zaczyna ograniczać zwolna już tylko nasza wyobraźnia. Powstają rozmaite przedmioty, ozdoby, buty, czekoladki. Najnowsze technologie, jeszcze kilka lat temu mieszczące się w obszarze science fiction, dziś są na wyciągnięcie ręki. Zabrali się również za nie artyści. Krakowskie Przedmieście, letni salon stolicy i Chopin na Krakowskim. Na Placu Zamkowym scena, na której Chopina grano klasycznie. My zarejestrowaliśmy występ Pawła Pawlika i Polonez Asdur. W Pałacu Kultury wraz z reprezentantami Studenckiego Koła Naukowego MOS, działającego na Politechnice Wrocławskiej, byliśmy za dnia, podczas rozmieszczania i kontroli działania specjalnych modułów oświetleniowych sterowanych radiowo. Dobra, wszystko ładnie świeci. Taki moduł znalazł się w każdym oknie, a wieczorem, dzięki sterowaniu komputerem, pałac zamienił się w jeden wielki kolorowy wyświetlacz. Prezentacja efektownych animacji do muzyki zgromadziła wielu widzów. Piwo, czyli potężny, indeksowany wyświetlacz oknowy, zrobił potężne wrażenie. www.um.warszawa.pl